Jano i Wito w lesie. Świeci słońce. Jano jest w lesie. Babcia jest w lesie. Wito jest w lesie. Trzask, trzask. Jano, Wito i babcia chodzą po lesie. Szukają grzybów. To będzie... Dobry dzień. Babcia mówi tak wyglądają grzyby, drogie dzieci. Będziemy takich grzybów szukać. A Czy to grzyby? Nie, to babcia. Babcia wpadła w pajęczynę i krzyczy Aja! Ale gdzie są grzyby? Kuku, kuku. Czy to grzyby? Nie, chyba nie. To kukułka. Kukułka robi kuku, kuku. Ale gdzie są grzyby? Au, au. Czy to grzyby? Mm, nie, to wilk. Wilk robi auu, ale gdzie są grzyby? Stuk, 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 stuk. Czy to grzyby? Nie, to dzięcioł. No przecież to dzięcioł. Dzięcioł robi stuk, 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 ale gdzie są grzyby? Czy to są grzyby? Nie, to dzik. Dzik robi chrom, chrum. Ale gdzie są grzyby? Szukają i szukają. Uhu, uhu, uhu. Czy to są grzyby? No nie, to też nie są grzyby. To jest sowa. Sowa robi. Uhu, uhu. uhu. Ale gdzie są te grzyby? Blask, blask, blask. Czy to są grzyby? Nie, to jeleń. Jeleń i jeliście. Blask, blask, blask. Ale gdzie są? No, gdzie są te grzyby? Czy to są grzyby? To też nie są grzyby. To strumyk. Strumyk szumi. Ale gdzie są grzyby? Czy to są grzyby? Eee, nie, to jest wiewiórka. Wiewiórka chrupie ożyw. Ale gdzie są grzyby? To chyba też nie są grzyby, to jest niedźwiedź. Niedźwiedź robi wrrr, uciekajmy! A to co? Widzisz grzyby? Tak. Jeden, dwa, trzy pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze więcej. Tu jest dużo grzybów. Hurra, hurra, a co to? To echo. To był dobry Witam Was bardzo serdecznie w naszej jesiennej lekcji. Ehm, na pewno pamiętacie karty, które pokazywałam Wam o jesieni. Kiedy jest jesień, to z drzew spadają liście, to jedziemy do lasu na grzyby, to nosimy często kalosze, bo pada deszcz, tak? Także mamy jeszcze Kilka takich różnych innych słów, których się uczyliśmy. I pokażę Wam teraz karty, które na pewno pamiętacie z lekcji. Co to jest? Możemy je zbierać. Mają takie małe czapeczki. To są żołędzie. Świetnie, to są żołędzie, a to czerwone, pyszne jabłko. Świetnie. A to, ten kolor na pewno rozpoznajecie, to jest jarzębina koloru pomarańczowego. Jarzębina. A to, czego szukał Jano i Wito, szukali w lesie z babcią, szukali grzybów. I to są właśnie grzyby. To mm, rosną na iglastych drzewach. To są szyszki, szyszki, a to wielka. Czasami bywają też ogromne, a czasem bardzo malutkie. To jest dynia. Świetnie, z dyni możemy zrobić. Kto ma jakiś pomysł? Z dyni możemy zrobić zupę, ciasto, placuszki, pyszne dyniowe, pomarańczowe. A to są właśnie liście, które spadają jesienią z drzew. A to po takich kałużach, żeby skakać, potrzebne nam są Kalosze. No właśnie, potrzebne są nam kalosze. I ostatnie piękne brązowe piłki. To są kasztany. Zbieramy je bardzo często jesienią, robimy z nich ludziki albo po prostu bawimy się nimi. Udekorować można też dom takimi kasztanami. To są kasztany. Teraz sprawdzimy czy pamiętacie. Pomieszamy karty i zobaczymy czy będziecie w stanie rozpoznać i powiedzieć słowo, którego się nauczyliśmy. Co to jest? To są kasztany. Świetnie, to są kasztany. Co to jest? To są Kalosze, świetnie, różowe kalosze. A to? Czy to są kalosze też? Nie, to nie są kalosze. To są świetnie, to są szyszki, szyszki. A to? To na pewno wszyscy wiedzą. To jest jabłko. A to? Małe piłeczki. Z czapeczkami to są, kto wie, żołędzie. Tak, to są żołędzie. A woda na ulicach i chodnikach tworzy jesienią często. Kałuże. Tak, po kałużach bardzo lubimy skakać. A to? Spadające z drzewa. Co to jest? To są. Liście. Świetnie. A to? To jest. Szyszka? Nie, to nie szyszka. To jest. Dynia. Świetnie. A to? Czy to jest szyszka? Mm, chyba nie. To jest. Jarzębina. Piękna, pomarańczowa, ale może też być czerwona. A to już na pewno wszyscy pamiętają: to są grzyby. Świetnie, to są grzyby. A teraz pokażę Wam różne, wylosuję z takiego magicznego koszyka, który na pewno pamiętacie z lekcji. Co tu będziemy losować? Najpierw ciekawe, czy będziecie wiedzieli, takie mm, okrągłe. Pomarańczowe, już trochę było widać, co to może być. To jest dynia. Świetnie, to jest dynia. Tutaj ma takie zielone paski, a cała jest pomarańczowa. Uu, ale jak tu teraz? Coś, co bardzo szeleści. Co to może być? Kiedy są suche, są takie szeleszczące i spadają z drzew. To są, kto pamięta, to są liście. To są liście. Mają piękne kolory jesienią bardzo, kiedy spadają. A tu mam takie duże i małe. I one też spadają z drzew, ale nie liściastych, tylko iglastych. Uuu, co to jest to? To są... Szyszki, świetnie, to są szyszki. Te są takie duże, widzicie? A ta jest mała, duża szyszka? Mała szyszka, dobrze. A teraz hmm, mam tu takie. Hmm, pewnie pamiętacie, babcia uprzedzała e, Jano i Vito, że takich grzybów nie będziemy jeść. To są. Grzyby muchomory, tak? Czerwoną czapeczkę mają i białe kropki. Takich grzybów nie powinniśmy zbierać, bo są bardzo trujące. Muchomor. A teraz hmm, ciekawe, czy zgadniecie okrągły kształt. Możemy je zbierać. Bardzo lubimy je zbierać jesienią. Mają brązowy kształt to są. Kasztany, to są kasztany. Możemy ich zbierać dużo. Ja mam tutaj jeden, dwa, trzy, cztery kasztany. To dużo czy mało? Chyba nie tak dużo. Można zbierać więcej. Uwaga, a teraz kolor zielony już widzieliście, bo pokazałam. To powinna być podpowiedź. Możemy w nich skakać po kałużach. Zakładamy je. Nie na ręce, nie na głowę, tylko na nogi. To są kalosze. Hmm. Mam jeszcze jedną taką, małą pomarańczową, którą już pokazałam. Co to może być? Czy to jabłko pomarańczowe? Hmm, chyba nie. Jabłko było czerwone. To będzie dynia. Dynia. Mam jeszcze podobne do kasztanów, ale trochę mniejsze. Kasztan jest duży, a żołędzie są małe, ale też brązowe, jasno-brązowe. Kasztany są ciemno-brązowe, a one są jasno-brązowe. Świetnie, to są nasze słowa, które poznaliśmy na temat jesieni. Żegnałem was teraz um, z moją przyjaciółką sową, która robi uhu hu jeśli pamiętacie, z Jano i Wito była sowa w lesie i robiła uhu uhu. Kiedy Jano i Wito szukał szukali grzybów. Świetnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli chcecie, żeby szybko dotarła do was następna porcja naszych słówek. Um, I kolejna nasza lekcja. Także widzimy się na kolejnej lekcji. Pa-pa! Pa! pa, pa.